Dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj jest sobota. Rano wrzuciłam wam vlog, daily vlog z wczoraj, bo udało mi się, co prawda skończyłam go montować grubo po 12 w nocy, przerabiać i tak dalej, bo tam no trochę, no to też wiecie, zależy od internetu, ale trochę to mi zajęło. No ale na szczęście się udało, wrzuciłam go dzisiaj rano i teraz jest sobota, ja sprzątam, także nie patrzcie jak ja wyglądam, mam taką tylko roboczą bluzkę. Jest 14 już, bo cały czas coś robię, cały czas sprzątam, Artur jest na górze, robi pokój. Ja tutaj walczę w kuchni, myję szafki, sprzątam, wiecie, tak dosyć generalnie, można powiedzieć wiosennie, ale z czym przychodzę? Przychodzę z pokazaniem wam o tym, o czym wczoraj mówiłam, czyli mówiłam o gazetce z Julii. O, fajne, mają taki szorstki, w ogóle no jest taka ładna ta gazetka, taki inny papier w ogóle ma, taki no naprawdę zupełnie inny, fajny jest papier. I słuchajcie, to o tym mówiłam, kalendarz ogrodowy, tutaj mamy co musimy w marcu zrobić, co w kwietniu, co w maju i tak dalej, to leci, tu później są rzeczy do zakupu, wiadomo, nie? Potem mamy dalej różne artykuły i potem mamy ciąg dalszy, gdzieś tam, nie będę wam tutaj całej gazetki pokazywała, no bo przecież nie o tym mowa. Widzicie, mam tutaj nawet krzesła puste, bo wczoraj wieczorem jeszcze wstawiłam pralkę z tymi poduszeczkami. I też tutaj jest tyle fajnych rzeczy. O, też jeszcze planujemy kupić takie regały do Artura warsztatu. Bo w spiżarni mam takie drewniane, ale jeszcze, bo tam Artur ma takie różne tam stare szafki, stare meble, ale trzeba ze dwa takie regały kupić. Teraz też zimą kupowaliśmy drabinę. I widzicie, też fajnie na przykład kupić drabinę zimą, bo była fajna cena. No i gdzie tutaj chciałam wam pokazać. No i właśnie takie rzeczy, co tam damy jeszcze radę to jakoś przetrzymać. I wtedy, o tutaj jest dalej pokazane co z tym kalendarzem. No. I naprawdę powiem wam, że tak jest fajnie ta gazetka wydana. Tutaj kosiarki to nas nie interesują, bo my też w tamtym roku kupiliśmy taką spalinową. Bardzo mi się to spodobało. O, tutaj jest napisane, narysowane w sumie, jak można sobie zrobić w ogrodzie, jak te rabatki tutaj rozporządzić. Tutaj mamy taką ładną szklarenkę malutką, w której w sumie chyba tylko jakieś doniczki, małe kwiatki się zmieszczą, nie wiem. O, takie żarówki mi się podobają, ale powiem wam, widziałam je w sklepie, ale 250 zł. No to jest super, to wygląda fajne, to jest naprawdę, wybrałabym te, nie kolorowe. Oj, Boże. No, ale 250 zł to jednak jest... no nie wiem, ból, więc jak za takie żarówki, więc jeszcze się powstrzymam, myślę, przez ten sezon, może na jesień będą tańsze. No, trampoliny, nic, tylko wiecie, do sklepu kasę wyciągać i kupować, naprawdę można poszaleć, no. No, a ja zabieram się z powrotem do pracy, bo co? Bo samo się nic nie zrobi. Biorę się do pracy. Kot mi się psoci, zaraz dostaniesz w zęby. Jeszcze trochę.
No, co on dzisiaj wyprawia? Na dworze nie, jak go wypuszczę, to on chce na dwór, no to go wypuszczę. Za sekundę przychodzi, drapie w drzwi, on chce do domu. W domu mi fika. Za chwilę znowu chce na dwór i tak latam jak taka idiotka normalnie z nim. Jak ty się zachowujesz? Pytam się. Jak się zachowujesz? Jeszcze dzisiaj robiłam porządek z tymi, z lekami i przeterminowane, bo wyrzucałam. To znaczy włożyłam do siateczki i zaniosę je do apteki, tam gdzie się wrzuca, bo zawsze tak robię. No, jak się zachowujesz? Jak się zachowujesz? Zobaczcie, on jest taki, że jak widzi aparat, to od razu się odwraca. Nie lubi. Niegrzeczny kot. Niegrzeczny. Widzicie? Nie lubi. Rudy ma także... nie ma z tym problemu. A Milko to... bo czarny się nazywa Milko. Nie wiem, czy mówiłam. Pewnie gdzieś tam mówiłam, ale tak specjalnie to nie wiem, czy mówiłam. No, muszę jeszcze umyć szafki, umyć mikrofalówkę. Lodówkę wczoraj umyłam. Także mam dzisiaj w planach po prostu dokończyć całą kuchnię, łącznie z podłogą, a to jeszcze trochę potrwa. Więc zabieram się do pracy. Wam życzę miłego dnia, weekendu, no może początku tygodnia, bo nie wiem, kiedy wrzucę tego vloga. Postaram się oczywiście jak najszybciej, być może mi się uda już w niedzielę, ale czas pokaże, bo dzisiaj coś tam Artur mówi, żeby może gdzieś pójść, może by gdzieś coś... do jakiejś knajpki czy coś, bo tak ładnie i tak może by tak sobie coś wykorzystać ten czas, nie siedzieć tyle na chacie, w końcu całymi dniami tylko robimy, więc może się jakoś zrelaksować, no to zobaczymy, jak to wyjdzie, czy nam się będzie chciało, bo po takiej pracy, po takim dniu to też nie wiem, czy będzie mi się chciało, ale już znowu widzę, że kot mi chce wyjść. Normalnie go zastrzelę dzisiaj. O Boże. Dobra, kończę i widzimy się później. Pa, pa. No hej, to znowu ja. Ja kuchnię ogarnęłam, już jest wieczór, mamy 18:20. Ja zamówiłam właśnie taksówkę, bo wychodzimy na miasto się rozerwać. Tak zdecydował Artur, no i niech tak będzie. Także kończę, bo zaraz za minutkę podejdzie taksówka. Widzimy się zapewne może jutro, może połączę vlogi, albo może w następnym filmie zobaczymy. Także trzymajcie się, pa! Hej, hej, witajcie! Dzisiaj jest już dzień następny, czyli niedziela. Chciałam Wam od razu, później się jeszcze z Wami przywitam, ale chciałam Wam od razu pokazać, jak pięknie wczoraj wysprzątałam, bo wczoraj już mieliśmy zamówioną taksówkę i czasu nie było, ale wszystko jest wyszorowane, wszystkie szafki wyszorowałam pięknie, jest po prostu cudownie. O, tutaj jeszcze konewkę muszę, ona czasami tutaj sobie stoi, a czasami nie. I prawda jest taka, że ja wszystko myję taką gąbeczką i taką ściereczką. I nic więcej nie potrzebuję. I tak jak widać, o, piękne słońce świeci, jest wszystko wysprzątane. Tutaj jeszcze muszę przynieść wyprane te takie nakładki materiałowe, gąbkowe i... mam piękną, wysprzątaną kuchnię i teraz mogę znowu nabałaganić. Jak już znowu nabałaganie, to będę znowu miała co sprzątać. No, ale wszystko jest lśniące, wyczyszczone, a ja idę jeść śniadanko i potem się z Wami witam. No hej, witam się z Wami twarzą w twarz. Zaraz będę robiła obiad. Umyłam się,
umalowałam, uczesałam. Mam dzisiaj coś, nie wiem co na tej głowie, ale coś tam mam takiego wygodnego, żeby po prostu móc zrobić obiad. I świeci piękne słońce, jest ładna pogoda. Zaraz pójdę po obiedzie albo pomiędzy gotowaniem a jedzeniem pójdę sobie na ogród, bo Artur już poszedł. Ja dzisiaj zrobię obiad, a to później Wam pokażę co w sumie. Ale będzie chyba naprawdę pyszny. Bo do tego co Wam pokażę to jeszcze taką kaszę ugotuję, ale to też Wam pokażę. Ugotuję do taką kaszę bulgur do warzywek. No to ale zobaczycie to później. Przebiję Wam w filmie taką wzmiankę o obiedzie. No i co? Wiecie, no dzisiaj jest niedziela. W sumie to nic robić, nic takiego planuj, nic nie planujemy robić takiego konkretnego, nic ciekawego. No w sumie podejrzewam, że po prostu zrobię obiad i się z Wami pożegnam, bo będę chciała szybciej dzisiaj troszeczkę móc przerobić ten film, móc go zmontować i Wam jeszcze dzisiaj może wieczorem mi się uda wrzucić, bo dzisiaj nawet żadnego filmu nie wrzucałam, bo w sumie nie mam żadnego filmu, więc chciałam tego vloga wrzucić. No będzie to dwudniowy vlog. Więc mam nadzieję, że takie vlogi też Wam odpowiadają, no bo wiecie, jak się coś dzieje, tak jak na przykład wczoraj ja sprzątałam cały dzień, no to w sumie nie mam za bardzo jak ani możliwości Wam nic takiego ciekawego pokazać, więc ten vlog, no taki króciutki, a jak z dwóch dni, no to no widzicie, dzisiaj też nie za bardzo nic się nie dzieje, tylko tyle, że chciałam się przywitać i po prostu pokażę Wam co na obiad i w sumie tyle. No pochodziliśmy sobie troszeczkę po knajpach, troszeczkę sobie w nocy pospacerowaliśmy po mieście i wróciliśmy do domu. Nawet nie było jakoś tak bardzo późno, nie wiem, coś koło 12 w nocy. I jeszcze tutaj z kotami trochę się pobawiliśmy, trochę pofikaliśmy, pobudkę im zrobiliśmy. No i wtedy po chwili poszliśmy spać i tyle. I dzisiaj rano zjedliśmy śniadanko, wypiłam herbatkę i tyle. No i mówię, i zabieram się do obiadu. Także jeszcze później Wam zrobię przebitkę i przyjdę się jeszcze z Wami pożegnać. Pa, pa! Obiad w piekarniku się robi sam, a ja przyszłam sobie do salonu i sobie herbatę piję. Już dzisiaj, to znaczy piję cały czas tą z rana. Jakoś nie mogę jej dopić, bo taki duży kubek sobie zrobiłam. To znaczy Artur mi zrobił. No ale wiecie co chciałam Wam powiedzieć? Bo wczoraj to taki grzech popełniłam w sumie, bo zjadłam w jednym pubie zjadłam takiego burgera pysznego, ale mają takie burgery, to jest u nich nowość, bo zawsze jak tam jesteśmy to mają różne takie menu, ale były, no tam są tortille, są nuggets, są no różne takie rzeczy, wiecie, które sobie można przekąsić, jak się tam pije jakiś alkohol, czy nawet tak sobie przyjść tam zjeść, bo mają naprawdę pyszne jedzenie. Takie nieskomplikowane, a pyszne. I zawsze Artur, zawsze jak tam jesteśmy, to jadł tatara wołowego. No tak pyszne, wiecie, ja nigdy za tatarem nie byłam, w ogóle za surowym mięsem jakoś tak, no niekoniecznie. Ale jak pierwszy raz, parę lat temu, dobrych lat temu, ja posmakowałam u nich tego tatara, to ja się tak zszokowałam i wiecie co? Artur wczoraj zjadł 3 tatary u nich, a ja wzięłam takiego burgera, bo są nowość, mają różne burgery wprowadzili. Wzięłam klasycznego, bo tam jeszcze był taki, wiecie, i dla wegetarian,
jakiś taki, tam wiecie, z oliwkami, ale takich rzeczy nie lubię. No różne były, różne z różnymi składnikami. Ja sobie wybrałam klasycznego, ale z mięsem wołowym. Słuchajcie, ja no nie jadłam jeszcze nigdzie w żadnej restauracji, czy w jakimś tam barze, czy pubie, czy w jakimkolwiek miejscu nie jadłam tak pysznego burgera. Po prostu te wszystkie McDonaldy, to wszystko to się umywa, to jest nie... Wiecie, no wiadomo, że cena jest zdecydowanie większa, ale ja w ogóle za McDonaldem nie przepadam. Nie wiem, czy mówiłam wam, że ja nie przepadam za McDonaldem. Ja w ogóle w McDonaldzie to byłam może ze trzy łącznie razy w życiu i to hamburgera zjadłam 2 razy w życiu stamtąd. Gdzieś przy okazji, bo już ktoś chciał iść, a ja no przy okazji. A jakbym miała powiedzieć prawdę, to tak naprawdę do McDonald'a tylko idę jak już latem na loda. I to też bardzo rzadko. Ale w ogóle jedzenia z McDonald'a, czy McDonald'u nie uznaję. Ale te burgery w tej knajpie to jest po prostu no coś nieziemskiego. Już dawno nie jadłam gdzieś na mieście czegoś z takim smakiem. Bo wiecie, tam czasami się pójdzie do tego KFC, czy do Sfinksa, czy do gdzieś tam do jakiejś innej, bardziej znanej, czy mniej znanej, jakiejś takiej jadłodajni. Ale ten wczorajszy burger to mnie tak zadziwił. No i wiecie, ja to jadłam późno i to był naprawdę grzech, bo to miało na pewno bardzo dużo kalorii. Ale co tam, warzywa też w środku były, nie? No, także tak to sobie tłumaczę. Ale dzisiaj za to będzie lekko na obiad, także myślę, że wszystko się wyrówna i nie będzie aż takiego ogromnego grzechu. Po prostu dzisiaj troszeczkę, no, odpracuję to, co wczoraj, ale było warto, powiem wam. Przepraszam, przychodzę, bo mnie atak kaszlu wziął. I powiem wam, że gdybym miała ten pub, bo to taki pub jest, tam się idzie przekąsić i wypić. Bardzo fajne tam podają rzeczy. I powiem wam, że gdybym miała to gdzieś bliżej, a kiedyś bardzo blisko tego miejsca mieszkałam, i wtedy na szczęście nie było tych burgerów, bo gdybym ja miała teraz to tutaj blisko domu, to koniec, jestem stracona i mój portfel byłby stracony i wszystko by było stracone. I na pewno moja waga też by była stracona, bo chyba nie wiem, czy byłby moment, kiedy by mi to przestało smakować, no chyba, żeby się popsuło czy coś, ale powiem wam, że no coś pysznego, coś rewelacyjnego. No, dobra, także później jeszcze zrobię wam przebitkę obiadku. Co na obiadek? A teraz już z wami się żegnam. Albo wcześniej wam zrobię przebitkę obiadku, ale raczej później. No i będę się z wami żegnać. Było miło mi spędzić ten czas z wami i bardzo się cieszę, że wy poświęciliście swój czas. Jeśli macie ochotę, jeśli filmik wam się podobał, to dajcie mi kciuka w górę, to jest zawsze takie miłe. A jak wam się nie podobało, to trudno, możecie dać kciuka w dół. Co tam? No, niestety, kciuki w dół też są chyba potrzebne, skoro jest tak, jak jest, bo przecież no, nie każdemu się musi wszystko podobać. No i padła mi bateria. I tak, raz kaszel, raz bateria i tak to wygląda. I skończyłam na tym, że kciuki w dół też są potrzebne. Wiecie co? To jest tak, że ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę i wiem, że u wszystkich tak jest, że wchodzą czasami, bardzo często jest tak, że ktoś wchodzi i daje, nawet jeszcze nie obejrzał filmiku, tylko wchodzi, nie wiem, nie wiem, dana osoba mu się nie podoba, czy nie wiem, czy
Nie wiem, czy mu się nie podoba, czy nawet nie ma zdania, a wchodzi w filmiki i wrzuca łapki w dół. Wiem, że tak jest, bo też inni o tym wspominają. Ja, u mnie jest tak samo. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że tak jest. Wiecie, ale jest to jakiś sygnał, że ktoś był u nas. Także nawet jeśli są te kciuki w dół, to no po to są te kciuki w dół też, żeby je dawać. No, taka jest prawda. Każdy ma takie prawo. Każdy ma prawo wyrazić swoje zadowolenie lub też odwrotnie, swoje niezadowolenie i ja to szanuję i jak najbardziej nie mam nic przeciwko temu. Można dawać kciuki w dół, można dawać kciuki w górę. No, po to to jest. Po to one są i jakby mamy wybór. Także zmykam, dawajcie mi kciuki w dół albo kciuki w górę i widzimy się zapewne jutro albo pojutrze. Zobaczymy, jak będzie. Mam jeszcze jeden filmik w planach dzisiaj, ale nie wiem, czy go zrealizuję, być może jutro, bo dzisiaj nie wiem, czy jeszcze czas mi pozwoli. Jeśli nie, to będę robiła jutro i potem zobaczycie na kanale, o czym mówiłam. Także trzymajcie się ciepło. Buziaki. Pa, pa. A na obiad dzisiaj będzie taka zdrowa żywność. Warzywka. Więc tak, tutaj mam bataty pokrojone w kostkę. Do tego jeszcze dodam cukinię pokrojoną w kostkę, pieczarki, tak samo papryka i dwa ząbki czosnku. Posypię to wszystko solą, pieprzem, dodam trochę curry i lubczyku ogrodowego, zaleję oliwą i będzie taki obiadek jeszcze do kaszy bulgur mam tutaj. Także kasza bulgur z warzywkami dzisiaj.